proszę Państwa, zebraliśmy się tutaj po to, żeby protestować przeciwko profanacji naszego Boga, Pana Jezusa Chrystusa, którego wierzymy. I nie chcemy, by w naszej ojczyźnie dochodziło do takiego bezczeszczenia naszego Boga. Wstydźcie się, niech wstydzi się dyrektor tego teatru, niech wstydzą się artyści. To nie jest żaden artyzm, to nie jest żadna sztuka. Wstydźcie się, nie chcemy was w naszej ojczyźnie. Wielka Polska katolicka, Wielka Polska katolicka, Wielka Polska katolicka. Pan Bosko, Piotra, Jakuba i Jana, modli się, modli się chwały Bożem, świadom tego, co Wielki Piątek ma się dokonać. Poddaje się woli Boga to, co ma się dokonać. W wielu miejscach naszej ojczyźnie jest niewagą wobec Boga, wobec człowieka i do każdego człowieka, który nosi w sobie obraz Chrystusa Najświętszej, jest haniebnym czynem, wystawieniem na pośmiewisko. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Czyli ten spektakl w ogóle się, nie powinien powstać? Nie powinien być tu w naszym kraju. W naszym kraju krzyż istnieje przez 1000 lat. Przez 1000 lat istnieje razem z naszym narodem. Kiedy bracia mojej matki szli na front... Przepraszam, ja bym chciał wyjść, ale już nie wypuszczą mnie. Ja porozmawiać tak nie przez kratę, ale... Prawana, mój ojciec był jednym z 316 cichociennych. Lato w 305 Dywizjonie Bombowym Ziemi Wielkopolskiej w Anglii. W 1942 roku z 2 na 3 września został zrzucony do Polski. Rozkazem przerzucony do Lwowa, walczył z Ukraińcami, a po wojnie został zamordowany. Ale to, czy pan widzi jakieś wyjście z tej sytuacji? Co można zrobić, żeby pan się nie czuł? Czuję się człowiekiem drugiej kategorii jako Polak i katolik. W tym kraju, proszę pana. To co można zrobić? Jakie jest wyjście? Usunąć bluźniercze spektakle, takie z naszego pan sobie odpowie, co by było zrobione, gdyby to dotyczyło Żydów czy muzułmanów. Od razu by wkroczyła prokuratora i by nie było po prostu problemu. Tylko dlatego, że to jest prawdziwego Boga Jezusa Chrystusa. Lżenie, to tylko dlatego można to robić. Pierwszy protest i zablokowano to z przedstawieniem. Zdjęto je z afiszu teatru. Proszę pana, na Malcie. Proszę pana, teraz jakby to już pan udziela, co teraz pan, można zrobić? Pan mówi, proszę pana, więc ci, którzy popierają ten spektakl, bo tu się zebrało ogromne lobby popierające, proszę pana, ten spektakl. Są wrogami naszego narodu. Są naszej religii. Naszej religii i naszego narodu, proszę pana. Wszyscy moi przodkowie, którzy szli bić się za ojczyznę, wszystkim matki zaznaczały na czołach krzyż. Które proszę starszy Państwa, uwaga! Śmierci naszej, amen. Prowadź Maryjo nas, na Pan z Tobą. Proszę Pana, no! A wiesz, kiedy to jest? Nie wiem, które jest za darmo. Święta Maryjo, Matko Boża! Święta Maryjo, Matko Boża! Święta Maryjo, Matko Boża! Święta Maryjo, Matko Boża! Święta Maryjo, Matko Błogosławiony owoc złota Twojego.